Centralne uroczystości rozpoczęły się w piątek uroczystą akademią, podczas której zasłużeni pracownicy odebrali odznaczenia i gratulacje za długoletnią i sumiennie wykonywaną pracę. Barbórka 2011, w ogóle rok 2011, przejdzie niewątpliwie do historii KGHM. To jest historia wszelkich do tej pory rekordów, ale jak Was znam, to mogę śmiało powiedzieć, że nie powiedzieliśmy ostatniego. Po akademii spod biura zarządu KGHM wyruszył pochód Lisa Majora. Pochód przeszedł przez miasto do centrum, gdzie odbyło się przyjęcie młodych gwarków do braci górniczej. Nazwisko: Galwecki. Narodowość: Polska. Rodem: z Dolnego Śląska. Skacz. Abyś pamiętał, że stan nasz jest pełen trudu, pracy i poświęceń, szlachetny i rycerski. Przyjmując się naszego grona, uderzam tą bardą. Bądź nam bratem i przyjacielem. Uroczyste ślubowanie uświetnił pokaz sztucznych ogni. Piątkowy wieczór zakończyła centralna karczma piwna. Będziemy się bawić, mam nadzieję, śpiewać wesoło. Nie zabraknie elementów historycznych, wspomnieniowych, no bo taka rocznica przecież zobowiązuje. Natomiast przewodnim hasłem karczmy jest 50 talentów na 50-lecie firmy. Pijemy, 4 grudnia już o 6 rano na ulicę Głogowa, Polkowic i Lubina wyruszyły orkiestry zakładowe. Mieszkańców Zagłębia Miedziowego ze snu wyrwała pobudka górnicza. W kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie odbyła się uroczysta msza święta w intencji górników i ich rodzin. Mszę koncelebrował biskup legnicki Stefan Cichy. Wziął w niej udział wielu biskupów oraz kardynał Henryk Gulbinowicz. Po mszy złożono kwiaty pod pomnikiem odkrywcy polskiej miedzi Jana Wyrzykowskiego. I tobie, Janie, chcę powiedzieć, że to bogactwo, które udokumentowałeś, jest w należytym stanie rzeczy. Jest dobrze prowadzone, są wyśmienite wyniki, które dają poczucie wszystkim satysfakcję. To są wyniki, które pozwalają nam na to, żebyśmy mogli się ciągle rozwijać. Na zakończenie centralnych obchodów Barbórki 2011 przedstawiciele zarządu KGHM spotkali się z młodzieżą ze szkół noszących imię Jana Wyrzykowskiego i odkrywców polskiej miedzi.